Kocham Pana, Panie Sułku. Odcinek 223. Ale upał, cholera, jasna wsiakra. Słowo honoru, aż mi się łokcie spociły. No właśnie, a czy to nie dziwne? Nigdzie pan się, panie Sułku kochany, nie poci, tylko na łokciach. Tylko. Ciekawe dlaczego? Bardzo ciekawe. Może od myślenia, co? Łokcie? Przeważnie od myślenia. Moim zdaniem poci się człowiekowi czoło. A mnie łokcie. No już dobrze. Dajmy spokój tym rozważaniom. Tak czy siak nie powinien pan tyle myśleć. Nigdy nic dobrego z tego nie wynika. Przeciwnie, same nieszczęścia. Nie powinien pan w ogóle myśleć. Zwłaszcza w taki upał. Ale upał. No bo mówię. No słyszę. A jednak trzeba będzie trochę pogłówkować. Lato idzie. No to co? Wakacje. No jak co roku. Ale w tym roku... jest zupełnie inaczej. Niech pan nie wierzy tak dosłownie gazetom. Nie wierzę, ale czytam i muszę powiedzieć, że w tym roku mamy całkowicie nowe możliwości. Niech pani sama zobaczy. Tak, działam. Grecja, Turcja, Tunezja, Włochy. W ogóle nie wiadomo, gdzie to jest. Wiadomo. No to gdzie? Ale co? Turcja. No w każdym razie na południu. Za torami? Niewyobrażalnie dla pana dalej. A Włochy? Też na południu. Wszystko to jest na południu? No nie wszystko. A Szwecja? No na północy. A, to za gajówką. No niewyobrażalnie dla pana dalej. A pan się w szkole tego wszystkiego nie uczył? Nie, to nie przerabialiśmy. No jak to? To są podstawowe wiadomości z geografii. Och, dziwię się, że pana przepuścili do 6 klasy. Z poprawkami. A co pan miał z geografii? To jest właśnie ta pierwsza poprawka, ale przez wakacje się nauczymy tych głupot i pożurawiach. A co to, jak to geograf jestem? Historykiem też pan nie jest, bo ta druga poprawka to chyba właśnie z historii. Zgadza się. Przez okrągły rok nie odpowiedział pan nigdy na żadne pytanie. Zgadza się. Aż dziw, że nauczyciel dał panu poprawkę. Miał już tego dosyć. Mnie miał dosyć. Wcale się nie dziwię. Przez 3 lata się z panem mordował bez najmniejszego rezultatu. Dla pedagoga to prawdziwa klęska. I dlatego miał tego dosyć. I dlatego podciągnę się przez wakacje, zdam te kretyńskie poprawki i przejdę do 7 klasy na skrzydłach. No a potem studia, wykłady, seminaria. No dobrze, dobrze. A na razie to trzeba pogłówkować i wyjechać na północ. Albo na południe. Wakacje, cholera jasna, psia krew, zapasy. Pojadę sobie za granicę. No to niech pan sobie jedzie. Nie mam do pana siły. No to pojadę. No niech pan jedzie. A tylko dokąd? Bardzo ciekawy. To może nad Balaton, co? O, szerokiej drogi. Trzeba tylko wykazać się wiedzą o Węgrzech i fiu! Za darmo se pojadę, co? Nie wolno? 3 pytania i pożbika. A co pan tam... mruczy? Moja sprawa, to pytanie pierwsze. To dokończ znane powiedzenie. Polak, Węgier, 2. Co to może być? Kończy się na ki. Baranki? Nie. A skąd pani wie, że nie? No bo znam to powiedzenie. Niech pani nie podpowiada. To co? Kretynki? Obważanki? Murzynki? Nie. No to jak ma być? No bo prosił pan, żebym nie podpowiadała. Koleżanki! Koleżki! Oczywiście, że koleżki. Polak, Węgier, 2 koleżki.
Bardzo dobrze, jedziemy dalej. Niech pan zaczeka. Na co wakacje za pasem, ma pani mi każe czekać, nie mam czasu. Jak nazywa się największe jezioro na Węgrzech? No ja wiem. Cicho. To jest akurat bardzo łatwe, bo mam trzy możliwości do wyboru. Maraton, Paragon i Balaton. Pomyślmy na zdrowy rozum. Ach, ale upał. Na pewno nie maraton, bo maraton to jest taki kwit w kasie, w sklepie. Z kolei Balaton to jest przecież taki makaron, a nie jezioro. A, to wygląda na to, że odpowiedź brzmi Paragon, tak? Wpisujemy. Paragon, Paragon, największe jezioro na Węgrzech, Paragon. No to jeszcze tylko trzecie pytanie. Mogę coś powiedzieć? Nie. Nie, to nie. Pytanie trzecie. O, ale upał. I ostatnie. Najbardziej znana zupa węgierska na G. 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 Grzybowa. Grochowa. Gruszkowa. A skąd? A ja pani nie pytam. No szkoda. Pytania są naprawdę łatwe, a dodatkowo ja znam przypadkiem wszystkie odpowiedzi. A to niby skąd? Och, w swoim czasie jeszcze przed poznaniem pana trochę się podróżowało tam i ówdzie. A, no wpisuję gulasz i dobra. No. No i brawo, właśnie o gulasz im chodziło. Ach, przed wysłaniem odpowiedzi radziłabym jednak poprawić dwie pierwsze. Nie koleżki, tylko bratanki i nie paragon, a balaton. Niemożliwe. Nie paragon? Nie. I bratanki? Tak. Ale ogólnie no, się odpowiedziało na pytania. No, odpowiedziało. To i wysyłamy i czekamy. Błysnęło się tą wiedzą. Dużo się wie tak w ogóle o Węgrach i innych, o Grekach. To, i jest takie powiedzenie, nie udawaj Turka, to o Grekach. Z kolei Anglicy piją kawę, a Francuzi jedzą bociany, a bociany żaby. Podróże kształt. A to jeszcze jak, a tu co? Nic? Mamy też inne możliwości. I to o wiele łatwiejsze. W kapslach po oranżadzie są kupony do Grecji, w papierkach po gumie do rzucia numerki na Majorkę, a w papierochach wycieczki do Jugosławii. Byłej. W dropsach talony do Turcji, w proszku do prania bony do Rumunii, w paście do zębów losy do Włoch i Francji i tak dalej. Czego się człowiek nie tknie, to ma kolejną szansę. Także w dzisiejszych czasach to sobie nareszcie człowiek za wszystko odbije i się najeździ jak elektrobus. Nie to, co przedtem. No w każdym razie ma pan jakąś szansę. I dlatego warto żyć. Rzuć gumę, pić oranżadę, palić papierochy, myć zęby i prać odzież oraz bieliznę. Nigdy nic nie wiadomo. Pewnie, że tak. Cicho. Tymczasem gajowy Marucha wjechał na 30. piętro Pałacu Kultury, aby popatrzeć na wszystko z góry. Do usłyszenia.